Test, test yy, jedziemy. W dzisiejszych wiadomościach będzie naprawdę epicka transformacja. Pokażę, jak bardzo podobny jest rynek krypto do tego, co będzie nadciągało w Polsce. Mówię to z entuzjazmem, ale jest naprawdę o czym płakać. Więc jak już, to w tym odcinku powstanie naprawdę długo oczekiwana forteca Fiat Marines i główny cel i po prostu cel życia. Całe to wszystkie moje biadolenie właśnie znalazło odbicie w jednym z głównych kanałów YouTubeowych, jeśli chodzi o taką mindset na polskim YouTubie. O czym będzie gadka? To już za chwilę, ale mejhem <śmany> mięso, za chwilkę. Cześć, ja nazywam się Maciek. To jest 3 Krypto. Właśnie wpadło mi coś do oka i tutaj mało widzę, muszę coś wyjąć z oka. Więc wszystko, co powiem, jest tylko i wyłącznie moim zdaniem nie powinno być brane pod uwagę jako porada inwestycyjna. Po nią zgłości się do doradcy inwestycyjnego, póki jeszcze jest, bo blockchain pewnie ich wyczesze. No i słuchajcie, niedługo banki będą oferować krypto, więc prawdopodobnie będziecie mieć to wszystko z automatu, chyba że nauczycie się troszeczkę lepiej czytać giełdę. Tutaj taki pomagajnik, szybki start. Krótkie filmiki, 3-5 minut, obejrzyjcie je po 10-15 razy, dokładnie im mniej, tym gorzej dla Was. I taki dłuższy odcinek troszeczkę tutaj e, jest, a także e, inne są jeszcze rzeczy, ale to już są w sferach, że trzeba wydać trochę gringos, o tym nie będę nic e, mówił. E, pod opisem mojego kanału są różne linki, gdzie kupować krypto. Dużo osób się mnie pyta, gdzie ja coś trzymam. Trzymam na Swissborgu, jak nie zapomnę, to już jutro naprawdę wkleję to, to, moją lokatę na Swissborgu i pokażę Wam, jak można na przykład konkurować z lokatami w bankach, gdzie ma się praktycznie 0%. Więc dobra, ruszamy. Dzisiaj będzie sporo, sporo, sporo. Pokażę też parę takich monetek, tak? Akurat tutaj e, e, Drip, o właśnie, zobaczcie, Bitcoin w tej chwili. Więc wracamy do naszego tutaj pola, ee, pola decyzyjnego. Mamy taki ładny tutaj round i teraz przydałoby się go tutaj go unieważnić. I teraz jesteśmy w tym takim jakby opadającym tutaj e, klinie, tak? który e, znowu styka się tutaj z tym kanałem od dłuższego czasu, który tutaj mamy, który to jeszcze ma tutaj swoje pole rażenia na. Support resistance na 53 tysiącach, no i to jest misja, żeby Bitcoin odbił od takich rzeczy. I teraz Bitcoin tak opada, ale cały rynek yy, prawdopodobnie czeka jeszcze na jedno stąpnięcie, dzisiaj właśnie naglasną, żeśmy patrzyli, na onczeń właśnie analysis. I wychodzi na to, że zbiera się na takim jeszcze, nie wiem, yy, fakeout, jeśli chodzi o spadek, tak przynajmniej mi się wydaje, że możemy jeszcze zanurkować. Jednak rynek pokazuje, że są, jest to tylko taka jednorazowa jakby manipulacja przez whalesów i zaraz o tym też tutaj powiem. Więc w tej chwili, zobaczcie, tu mieliśmy coraz niższe te dołki, taką round tu zrobiliśmy niższy i mamy taki double bottom i na tym double bottom się tu skupił przez, przez chwileczkę i teraz próbujemy wyjść z tego białego kanału. Moment, gdzie jest mój pisaka tutaj, coś mi to okazało cały czas wpadaniem... Widzicie, coś tutaj wlazła jakiś kurny dzik i ten. I zobaczcie, mamy tutaj ten kanał, mamy tutaj ten kanał. I zobaczcie, cena bardzo od niego dąży. I tutaj jest klucz. W obrębie. Jeszcze ten odcinek zaploduje pewnie, jeszcze tutaj to będzie widoczne, ale jeżeli zaczniemy tu spadać, to może być to właśnie ten głębszy spadek, ponieważ cena ześlizguje się tutaj po tych średnich, zobaczcie, włączymy średnie. I zobaczcie, cena ześlizguje się tutaj po tych, po tych średnich, ta 200 tutaj ją odbija. No i w tej chwili może właśnie tutaj dojść do takiego wybicia i znowu ta 50, zobaczcie, tutaj cały czas nasz tutaj tłamsi i, um, i możemy tutaj spaść, po prostu to jest taki downfall, czyli tutaj mamy, zobaczcie, tutaj spadek, tak, spadek. I może być kolejny tu spadek, więc jeżeli będzie tutaj breakout, chociaż taka siła już widać jest tutaj na, na wyjście, tylko nie podoba mi się ten moment obrotowy, no to będzie świetnie, ale jeżeli jednak no to może być ten tutaj spadek i zaraz pokażę tutaj też dlaczego, zobaczcie sobie na InfoWales, link jest pod opisem, to jest termo, za darmo można jeszcze chyba się dostać tutaj, tylko z tego linku. I to jest taki dobry, szybki on-chain analysis też tutaj, który pokazuje wpływy i wypływy z giełd. To jest taka podstawowa tutaj wiedza. Jeszcze inne rzeczy też tutaj pokazuje, wykresy i można sobie coiny dodawać, tak, poszczególne i w ogóle. Więc wyłączę tryb wielorybi. Spójrzcie, od ostatnich 7 dni, spójrzcie, był wypływ, ok. E, tutaj zobaczcie, wypływ z konta, wypływ z giełd, wysa, wysłane, wyssane z giełdy. Ostatnie 48 godzin wyssane z giełdy, tak. Eee, ostatnie 8 godzin okay. wyssane z giełdy, okay, tu oczywiście wysłane, 4 godziny o, to już się zmieniło, bo jeszcze dziś rano było, że był tu negatywny, że były wysyłane na giełdy, czyli były te spadki, czyli znowu mamy, no i ostatnia godzina. W sumie, już teraz nie mam czym się popisać, że tutaj rano jeszcze na onczeń pokazywaliśmy, że było jeszcze w. Czyli mówiłem rano, że jest to manipulacja według mnie, i że jest, istnieje jeszcze jedna szansa na drop, ale raczej nie będzie to silne, bo to było właśnie celowe dampowanie ceny w celu właśnie skupowania tego bitcoina. Jeżeli włączymy sobie tryb wielorybów, czyli duże transakcje, weźmy jeszcze 7 dni 7 dni. Eee, niby nie, 72 godziny, niby 50-50, weźmy 7 dni, ostatni tydzień. Zaraz. Zobaczcie, cały czas z giełdy wypływa więcej, jak wpływa. 48 godzin? No tutaj było, właśnie, no, ale to jest jedna, prawie to samo, 4-6, 4-4, tak? To był właśnie ten spowodowany, chyba tutaj, ten takie manipulacja dampowa. 12 godzin już wypływają i to w sferze, zobaczcie, 45-55%. 4 godziny ostatnie. Zobaczcie, 88% wypływa. Ha? Manipulacją? Ok, i mamy 50-50 w ostatniej godzinie, czyli była te całe spadki, były przetworem jakiejś manipulacji. Inne, właśnie indykatory, tak jak Nupul Sopur i tam inne, pokazują, że opierają się teraz na takiej na krzywej, która po prostu wzrostowej, czyli kanału wzrostowego, czyli po prostu mamy coś takiego. Akurat nie mam tego tutaj teraz. Mam coś takiego i po prostu ten wykres e, idzie coś takiego, coś takiego i teraz tutaj opiera się właśnie na tym pionie tak na tym tutaj na tej średniej i gotowy jest do przebicia. Oczywiście może spaść dlatego mówię ten źródło manipulacji ale jak widzę właśnie na te dane jest tutaj bardziej to tak widoczne że ktoś to jednak próbuje tutaj coś przy, przy, przyczesać tak? a zresztą tutaj o, można zobaczyć jeszcze w Zobaczcie, Zobaczcie no, jak sobie tutaj zobaczymy właśnie na, na no to patrzcie. I tak wygląda właśnie większość tych wykresów. Męcik. Zobaczcie. Tutaj tylko to zomujemy. Ok, spójrzcie, i można tutaj przyciągnąć. Oj, nie ta kreska. Można tutaj przyciągnąć taką linię, która, oj, która tutaj mniej więcej jest w tym punkcie, tylko że przebiliśmy ten poziom. Tak dlatego mówię, że jeszcze istnieje taka mała nadzieja tutaj tego spadku. Do właśnie niższego poziomu, ale każdy wykres opiera się na takim czymś, no i te bitcoiny musiały być dostarczane. Jak widzicie, nie są za bardzo dostarczane, więc no jestem taki jest sytuacja bearish, ale, ale widać takie sztuczne trochę. Może być te stąpnięcie, ale takie sztuczne. Funding Rates za to zobaczcie, bardzo bullish, są bardzo niskim poziomie, okay? więc jest duży potencjał na bullish, e, więc im w stronę, w sumie w stronę bearish idą, ale jak ktoś idzie w stronę bearish, to my jesteśmy wtedy bullish, bo e, wszystkie byki, wszystkie niedźwiedzie będą po złej stronie tego kabla, tak, tego kabla. I dobra, to już to wiemy, to wiemy, czas czekamy na odbicie i czekamy, mówię, na przebicie tego kanału. Z innych monet, ktoś jeszcze prosił, żeby tutaj zobaczyć, to jest złoto, bo coś tu się dzieje na tym złocie. E, o, jakie piękne odbicie. W tej chwili, dopóki retestujemy tutaj tą 200 to jeszcze nie jest źle, wszystko jest w porządku, trochę mało mamy tej energii, więc tutaj y, myślę, że w tym kanale, znaczy w, tym, w tej formacji tutaj będzie się wszystko tutaj odbywało na razie. Ale jeżeli nie utrzymamy tego, no to będzie lipa. Tutaj dużo by nie bo wyszliśmy z, tego, z, tej, z tej formacji tej czerwonej, zobaczcie. Piękny retest jest teraz. No i teraz taki naturalny jest, żeby się to wszystko utrzymało. Indykatory właśnie y, tutaj troszeczkę się ochłodziły już, to jest dniówka. Na tygodniówce zobaczymy, jak to wygląda. Na tygodniówce też w sumie nie jest aż tak yy, strasznie. To jest taki bottoming pattern, więc myślę że jeszcze, z, ja wiem, z 7-8 tygodni takiego tutaj, takiego ruchu pomiędzy 1700 a 1850 yy, i jesteśmy gotowi na tutaj taki, no nie wiem, to może potrwać november 22. no Także to trochę więcej niż nie zakładałem od dziś tutaj w marzec. No, to nie wiem, to parę miesięcy tutaj może być takim bokiem, tak jak tutaj szło to bokiem, tak? I wtedy złoto będzie gotowe na właśnie wyjście z tego ogromnego Kopenhandel. Spójrzcie. Ogromnego handel, Nie wiem, czy tutaj to widać. Jest. To mamy tutaj ten zestaw. Tutaj jest to ogromny Kopenhandel, którego targetem jest chyba 2,5 tysiąca. Bodajże tak, 2,5 tysiąca. Więc jeszcze trochę, jeszcze parę miesięcy, jeszcze parę miesięcy, jeszcze parę miesięcy. Um. Dobra, dobra, dobra. Nie wiem, czy dostałem czy dodałem tradycyjne giełdy, tutaj te polskie. Głównie o czas, to jeszcze wrócę do nich. jak nie, to jutro tam to dogram na telegramie, jak ktoś chce. To wtedy. Dobra, weźmy sobie tutaj na e, December coins. Spójrzcie, drip. E, drip wyszedł, ok, tutaj z tego z tej pompy dużej takiej. Z 70 centów na 2, No, i w tej chwili retest tutaj do poziomu. Drip ma dużo wydarzeń. Dużo wydarzeń. Tutaj, jak dawałem zestawy: Hodl na dwa tygodnie, no był Hodl na 4 tygodnie. Ale ten, kto trzymał, akurat miał. Tak, akurat miał. Drip Doc. W razie dock jeszcze nigdzie nie poszedł. To jest dniówka. Ok, dok ma sporo tutaj wydarzeń. Zobaczcie: bardzo dużo wydarzeń ma. No i ten tutaj wskaźnik musimy troszeczkę mieć bardziej, e, chop index troszeczkę do góry, ale spójrzcie, cena tutaj oscyluje w tej dwusetce i tutaj w tym kanale. Jest to ogromny pattern, można go nawet zrobić w taki trójkąt, coś takiego. Ok, tak mniej więcej. Tutaj. I ten trójkąt mniej więcej w tym momencie, w tym tutaj. 75% długości ma dziś wyłamania. Oczywiście, góra lub dół, tego nie wiem. Ten to jest trójkąt symetryczny, jednak jeżeli mamy trend do góry, no to bardziej jest to do góry. Jest dużo wydarzeń, hype, więc nie stawiałbym raczej na spadek, chyba że Bitcoin coś tutaj poknoci. IOST, który też jeszcze nie poszedł nigdzie, okay, za, y, zaczyna swój tutaj y, round. Spójrzcie. Ociek. Oj, wypier. O swój taki ram, w takim trójkącie, więc dajmy ci mu wyjść, i no, kto wie, może coś tutaj z tego będzie. Myst to jest taka gierka. BUSD to jest mało dosyć danych e, tutaj na nią. E, no, nie za, nie za dobrze tutaj to wygląda, tak? Zaraz przejdziemy sobie do ciekawszych rzeczy. E, Polk, e, to tutaj, tak, właśnie, się, Zobaczcie, ładna konsolidacja i Polk zaczyna się wybijać. Uważam, że ten retest może być całkiem niezły. Polk zaczyna tutaj ładnie startować, i coś mi się wydaje, że ta średnia może tutaj dojść, więc cena jeszcze może tutaj pogruchać. Polk ma bardzo dużą grę, która, która cały metavers, który tam na ich kanale zrobić być pompowany, i jest to podobne do takiej GTA, bardziej do Saints Row. Więc jak ktoś tą gierkę pamięta, to może też być dobre. Karo, dobre. o którym też mówiliśmy jakiś czas temu, dzisiaj miał swoją tutaj pompkę, ale ogólnie to jeszcze tutaj tak. Momencik, jak to wygląda na dniówce? No, ładny retest na 60, więc dajmy tutaj mu jeszcze kawałeczek wyjść powyżej tego tutaj, może poziomu 2,8, tak? I będzie wtedy ok. Alice, czyli nasza Alice, kochana Alice, yy, zobaczmy, naśladuje tutaj Chromie, zaraz niech to się nam tutaj w wy... O, proszę bardzo. I czekamy tutaj na to odbicie już w tej chwili, jesteśmy gdzieś mniej więcej tutaj. Na tym takim, zobaczcie, to jest taki KOP. tu mieliśmy handel, retest tej handel. I spójrzcie, tutaj tu mieliśmy COP, tutaj KOP, CAP, KIP, zależy, e, Retest, znaczy ten, ten handel się robił. Tu był jego retest i zobaczcie, cena pośrubowała w górę. Nie pamiętam tylko jaka to oś czasu jest, czy to jest czwórka, czy piątka, ale nieźle to wygląda. Tą pozycję na Alice to prowadzimy tam na kanale cały czas, od samego tutaj początku. Tutaj też był ładny, e, ładny retest. Tego, tego tutaj wybicia. No i teraz już coraz mniejsze te testy, coraz bardziej tutaj jest nabita ta, ta moc. Yy, znaczy tutaj akurat schodzi, ale na tygodniówce jest, o, proszę bardzo, coraz bardziej nabita. I teraz jedynym takim moim momentem będzie to, że Alice będzie mogła pójść takim bokiem lekko przez jakieś parę dni, żeby tutaj to się trochę uzbierało. I jak takie coś będzie, jesteśmy powyżej, mamy w sumie już wyższe tutaj dołki, tak. No i, no, i może być wreszcie ten taki po prostu wyczekiwany chromia pakiet, tak? Jeszcze chyba ostatnim poziomem, jakby coś się spieprzyło, byłoby tutaj retest, i wtedy naprawdę może było nieźle polować. Także Alice, ref, zobaczmy, ref też ładnie się pnie do góry. No, cóż, to są setapy, które tutaj prowadzimy od samego początku. Bertrap, tak? Wyłamanie z tego trójkąta, tutaj taki handel, no i ref. Może być, no też ma duży potencjał, bo też jest porównywany do różnych ekosystemów, tak? No Kokos Dreams, o proszę bardzo, na to zwróćcie uwagę. Dreams, ogromny pakiet tam energetyczny, ładnie się wybił od tego naszego poziomu, zobaczcie tutaj, który cały czas śledzimy, spójrzcie, cały czas śledzimy, za każdym razem. I no w tej chwili robi taki tutaj retest, to będzie można go dorwać, ale to powiem, mam indeks, który się powinien podładować wtedy. No nie wiem, jest dużo różnych jeszcze monet. ILV, to w ogóle prawie nie patrzyłem tutaj też dobry światek z tego jest no też też dobry kokos flame block block zaczyna też troszeczkę iść do góry ale to jeszcze nie jest jego koniec to jest dopiero raczej początek tego bloku dużo, dużo mocy też dużo mocy uważajcie bo właśnie alice block to są matikowe wersy matikowe shield coin o którym się mało mówi jeszcze nigdzie nie poszedł a jest shilowany o proszę bardzo piękne wyłamanie jak dotąd no i teraz mamy, zobaczcie, taki pattern kanału wzrostowego, który ostatnio kończy się wyłamaniami w górę. To jest na małość czasu, można to zobaczyć. Zobaczcie, od razu widać, jak to wygląda. O. To właściwie jest ten, ten motyw tutaj. O. I na dwunastce takie też patterny można zrobić. TLM. Jeszcze tylko to pokażę. Dobra, i atoma, i styka. TLM na razie spada według tutaj taką średnią, wczoraj dałem, że cena się wybiła, ale nie bardzo, nie bardzo. Raczej będzie tutaj Rites do 35 lub nawet może 31. Tylko, że cena już wzrasta, więc chyba raczej mógłby być to tylko Rites do 35. Cena, Trop wzrasta, więc robi się tutaj. To też jest Alien Words, też jest tutaj meta wersji wszystko pamiętajcie. Metawersowe coiny po prostu szaleją. Żyją własnym życiem, żyją własnym życiem. I jeszcze jedna taka monetka, tu była, której mało mówiłem wiele razy. E, mało mówiłem, mało mówiłem, a miałem powiedzieć, twar tak, to jest na tym, na solanie też można to dostać, ok, e, na solanie, o i zobaczcie, ten, ten moment, tutaj, moment, o, e, ma tutaj właśnie ten pakiet wzrostowy nasz, tak, dużo energii, zobaczcie, cały tutaj e, taki, taki, duży też kopern okej. ok, no i teraz trzeba na mają się złapać tutaj te włamanie, proszę bardzo, ładne retesty w tej chwili, tutaj na Fibonacci, znaczy tutaj gdzieś mniej więcej na tym poziomie. No i tu w tym miejscu jest ta strefa właśnie price boxa, którą można uchwycić, coś, coś tutaj z nim zrobić. Właściwie te, te rzeczy to kupuje się po prostu na takich, zobaczcie średnie, na odbiciach tej 50, zobaczcie, ona bardzo ładnie to prowadzi, więc może teraz też będzie, a jak nie to odbicie tej, tej ósemki tutaj, to już trzeba zdecydować, najlepiej, nie wiem, jak ktoś ma technikę uśredniania, to trochę tu, ewentualnie trochę tu, ale teraz dużo się mówi właśnie o tym o tej monecie. Dobra, IOTA cały czas jeszcze tutaj w konsolidacji, no i nasz ATOM. Uważam, że teraz ATOM zaczyna wychodzić z tego dołka, no i jest jedną z monet najbardziej niedowartościowanych, a najbardziej ukończonych, jeśli chodzi o dużo różnych rzeczy interoperable i inne. Kolejnym etapem jest pompowanie LUNY. Jak tylko będą problemy ze stablecoinami, no to prawdopodobnie LUNY UST będzie jednym z najlepszych coinów e, zdecentralizowanych, jakie istnieją w ogóle na tym świecie i wtedy LUNA może osiągnąć wartości podobne jak do SOLANY i w ogóle po prostu będzie pompowana w górę. Nie pamiętam tylko jakie są Jakie są e, Tutaj weźmy sobie e, SOLANA SOLANA, jaką ma kapitalizację Kurna, dogadałem 18 minut o monetach, o rany. Za dużo miałby dzisiaj, Solana ma 67 miliardów, a weźmy sobie e, Lunę, 17, czyli Luna technicznie mogłaby pójść, tak ja wiem, jeszcze 2x, 3x do góry, tak jakby e, nagle zrobiło się tak o tutaj gorąco, ale dobra. Jedziemy dalej, idziemy dalej, wiadomości, wiadomości, wiadomości. Mamy tutaj wiadomości, zobaczcie, to o tym będę mówił na samym końcu. OK, na samym końcu. To jest bardzo. Dzisiaj nam, nam zależy pojawił się właśnie taki tutaj wywiad właśnie z tym prawnikiem. Nie pamiętam tylko tutaj nazwiska, ale Robert Mazur, tak, ale jest to uważam, Epokowy odcinek, bo wreszcie. Nie tylko ja już o tym mówię, nie tylko ja o tym tłukę, tylko lu ludzie, którzy nie są tutaj na kanale, za bardzo nie wierzą w krypto, i w ogóle e, ciężko do nich dotrzeć, tak? Ale taki kanał bardziej mainstreamowy, jeśli chodzi o nam zależy, to jest taki kanał mainstreamowy, um, nie tylko tam, tam są różne różne maści, tak, e, usłyszeli coś takiego i o tym my mówimy już od XX czasu, i tutaj właśnie na tym kanale wszystko co było opisane pasuje do naszej definicji Fiat Marine, tak, Fiat Marine, ale o tym jeszcze powiem. Pamiętajcie o NUM, Numbers, ok, Numbers Protocol, HTC zamierza używać Numbers Technology, ok, w nowym swoim telefonie Exodusie, ja myślałem, że HTC w ogóle padło, ale widocznie nie padło, więc, hej, Exodus to jest ten telefon blockchainowy, o ile dobrze pamiętam, więc może być grubo z Numbers, ok, dopiero zaczęli wyjście, dopiero mieli wyjście po swoim tym, po swoim launchu, na, na Kukońcu są też, ok. Mało tego, Numbers ma unikatowe przypisywanie unikatowego kodu, tak. Fingerprint, jakby odcisku do zrobionego zdjęcia. Jest używane przez e, e, Reutersa, ok e, do po prostu no, do, do, do różnych tych artykułów, do, do po prostu newsowania, tak. E, Reuters tam zatrudnia parę tysięcy osób, więc heh, uważajcie, bo Numbers wchodzi z wielkim impetem, po prostu przez ten e, przez tutaj rzeczy jak wymienić srebro na złoto, czy bitką się opłaca. Tutaj nowy odcinek właśnie Jolki, tam na telegramie to przeanalizowałem, jak chcecie to wejdźcie na Silver Star i tam właśnie będzie tutaj ten wywiad bodajże. Kanada, wyciek kolejny tutaj taki list, jak ktoś bierze update, no to takie dane tutaj biorą. To jest połączone właśnie z tym, co tutaj też ten pan mówi pośrednio. No to w ogóle o tym nie, ma, nie mówi, to ja to połączyłem, ale ma to sens z tym, co mówimy. I zobaczcie ile różnych tutaj rzeczy oni zbierają, te informacje, ile różnych rzeczy. Oczywiście foliarze mogą łączyć się właśnie ze Świsakami, tak? Znaczy ci, co mówią na, 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 na ludzi, foliarze to, tego? to mogą e, tego łączyć ze świstakami. No i zobaczcie, ile danych. E, coś takiego, jak nie wiem, no, waga, masa ciała, tutaj kolor oczu i takie inne, nie wiem, po pocholer to, ale teraz wam pokażę. E, I tutaj, czy ktoś w ogóle ten, czy ktoś w ogóle tutaj był karany, czy, czy w ogóle nie wiem, miał broń kiedykolwiek, czy w ogóle jakieś nakazy były, czy był jakiś tam, nie wiem. E, afery różne, tam e, no różne, ale zobaczcie, credit score, e, aktywne konta, ile posiada, e, ile miał bankructw i tutaj jeszcze inne są rzeczy, religie, bla 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 bla, tutaj zobaczcie, ile ten ile pracował tam na rzecz tam nie wiem socjalny tam 153 godziny na przykład i poprzedni poprzedni ten inkom jego czyli ten przychody drugi poprzedni tam inkom coś takiego i w ogóle inne zobaczcie ile danych te dane są to dane które pasują idealnie pod programowalny pieniądz czyli pieniądz banku centralnego CBDC który właśnie nadchodzi te wszystkie dane będą po prostu e, chyba służyły do kategoryzacji właśnie ludzi e, poprzez to, co im wolno, a co nie, czyli czy ty możesz kupić ten samochód, czy urodziłeś, czy urodziłaś się w tym, czy w tym miejscu, czy możesz iść na te studia, czy pozwala ta klasyfikacja. Wszystko to jest zbierane, żeby zrobić tą bazę ludzi i podzielić prawdopodobnie, ich, bo to będzie można zrobić z tym programowalnym pieniądzem, że na podstawie tego, skąd pochodzisz, gdzie co jest, to będzie Ci należało, a nie to. Czyli powiedzmy, ktoś będzie chciał kupić sobie, nie wiem, nowy procesor AMD. Ale według tam, nie wiem, jakiejś tam, gdzie tam gdzie żyje, czy tam w tej strefie, będzie mógł kupić na przykład na trójkę. I koniec. I nic więcej. I do widzenia. Oczywiście nic nie będziemy kupić, bo w, w roku 2030 nic nie będziemy mieć i będziemy jeszcze do tego szczęśliwi. Tylko, że ktoś tam nie dodał, że będziemy jeszcze też głupsami, ale to chyba już sami będziecie wiedzieć. Adidas tak jak już pokazywałem wcześniej buduje swoją tutaj e, swoje ekosystemy na sandbox game sandbox game czyli adidas wchodzi do 4 miliony twitterowych użytkowników sandbox adidas pamiętajcie sandbox będzie prawdopodobnie w top tutaj 15 bo nie ma takich tutaj rzeczy angie ktoś tam właśnie mówił żeby zobaczyć angie gdzie jest nasz tutaj metaverse świat nie wiem czy tutaj mam angiego właśnie tu grzech nj e, to musi być jest Angie, mam sorki. Zaraz yy, nie widzę trochę, bo coś mnie. O, jest Angie. Yy, zobaczcie. Angie, piękne tutaj starty. To tu pamiętam, jak za 50 centów i jego polowałem. A to już było dawno. No i coś, tu mogę powiedzieć, Angie. Jest dużo mocy. Idzie do góry. Ma potencjał, żeby iść do góry, i prawdopodobnie yy, będzie miał podobną długość jak tutaj, czyli coś około 5. Zasięg, ja wiem, 4,86 yy, dolarów. Coś w tym stylu. Coś w tym stylu. Całkiem, całkiem tutaj, zobaczcie przecina swoje all time high w tej chwili trochę spadł poniżej, więc zwykle jest to drugi atak na all time high, gdzieś mniej więcej w tym miejscu, tu cena może podkonsolidować więc trzeba oglądać to na małej osi czasu okay? na takiej godzinówce na przykład i te tutaj odbicie od tej, yy, od tej tutaj dwudziestki brać, indykator trochę spadnie jeszcze tu powinno zrobić jakaś mała formacja, coś jak tutaj, no i po prostu breakout tej formacji e, do góry i tak właśnie ro, rośnie tutaj nam engine, 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 engine OK, dobra. E, to idziemy tutaj. Fear and grid. Pięknie, zobaczcie, ludzie się boją. My tutaj kupujemy, my robimy te transakcje, ustawiamy się już, a oni się boją. Fear, By the fear. I teraz po, 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 połącznie to, co powiedziałem o Bitcoinie. Ludzie nie chcą, tak? Ludzie się tutaj boją, ludzie nie kupują. Jest taki strach, że niby będzie ten dump, tak? Ludzie troszeczkę się wyprzedają, a my kupujemy te dipy. Nasze metawersowe coiny rosną w tym momencie, gdzie inni się trochę boją, tak? Więc zobaczcie, co się stanie, jak będzie wszystko do góry. Będzie po prostu mayhem. Tutaj z ostatniego dnia zobaczcie, ile różnych coinów poszło SFP. Hmm, Tego nie wiedziałem. Zobaczcie, tutaj mamy gierkę. Ren, nie patrzyłem, ktoś mi podesłał, że Ren będzie miał jakiś tam upgrade, coś tam, coś tam i ma to być jego po prostu zmiana w ogóle trajektorii Rena, więc miejcie na radarze Rena, bo może być naprawdę duży. Naprawdę duży. Audio, Rose, Enis, Alice, no ogólnie dzisiaj taki dobry, dosyć dobry dzień, dosyć dobry dzień. On Binance oczywiście, on Binance. Altcoin Season, tutaj za bardzo też nic się nie zmienia. Tutaj zrzutka kolejna, teraz dużo ludzi pisze do mnie zrzutki, bo pamiętajcie, ja pokazuję tylko jedną zrzutkę Dziennie, bo jeżeli pokażę dwie, to już, wiadomo, z dwóch nikt już nic nie wpłaci, przynajmniej z jedną. Jak ktoś będzie miał ochotę, to wpłaci, jak dwie, to a, dobra I, i tak jak kupowanie samochodów, dasz klientowi zbyt dużo opcji, nie kupi żadnego. Jak masz tylko jeden samochód, sprzedasz, wtedy kupi ten jeden samochód, więc tutaj zrzutka, rehabilitacja i leczenie wesprzyj. Także, jak macie też zdychacza, to czemu nie? Jeżeli to jest zrzutki, a już niedługo będzie taki projekt, który będzie umożliwiał zrzutki, właśnie w krypto, to wtedy będzie można już naprawdę. Tutaj przyszaleć, tak? Także pod e, odcinkiem dam tego linka i jak do mnie przysłacie coś, no to ja mam już taki by, schemat ustalony, tylko czasami mogę zapomnieć też o tym, bo jest dużo wiadomości, więc e, no, trzeba mi się przypominać, ok? Trzeba mi się przypominać. E, zobaczcie. E, tutaj e, long, e, Launch Ren VM, ok, czyli Ren Virtual Machine, ale nie wiem o co chodzi. Since the launch, in, to jest. Kolejny epokowy tutaj, właśnie long awaited host to host feature, ok, e, który był oczekiwany od drugiego kwartału 2020 roku. E, e, tutaj, właśnie, że można e, bridgeować natywne coiny i ich tokeny pomiędzy, ty, pomiędzy blockchainami i suportować pełnoskalowy bridge. Zobaczcie. Bridge to Solana, a wiemy, że dużo właśnie jest problemów, USDC pomiędzy Polygonem a Avalanche, Solana to Arbitrum, BNB to Phantom, Curve LP Tokens to uh, Future Chain Integration Ren. Także Ren może być po prostu eksplozją smaków wszystkiego. Weźmy jeszcze tylko, zobaczmy sobie Ren USDT i zaraz zobaczymy sobie, co się dzieje tutaj w, w Renie. Patrzcie, REN zaczyna startować do góry i energia też jego startuje, czyli jest huge market demand, ok? Mnóstwo energii na renie. Jeszcze on nie odjechał. No tutaj można zrobić taką analizę, przyatakować trochę, bo zobaczymy na miesięcy jeszcze mancik. Oj, też duża. u jeżeli takie są newsy, to uważajcie, bo REN może naprawdę tutaj e, porazić prądem, ok? Porazić prądem. Słynne tutaj nasze wyjścia są stąd. stąd. E, powiedzmy raczej może kanał zróbmy wspomóżmy się w Fibonacci, czyli od topu do dołu Fibonacci robimy sobie, to już zawsze są jakieś odniesienia. Pierwszy poziom mam tutaj na 50, tak, 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 wiem, wiem, wiem. Yy, drugi jest tutaj na 60 i 60, jeżeli przebijemy tą 200 i 60 i będzie retest, uważam, że można zapalić cygaro i obserwować, jaka będzie tutaj ta rzeźnia. Wjazda, yy, ach, nie to. Momencik, mój super internet, dobra. Yy, Wąt ponure dane GUS, takiego ciosu w portfele Polacy nie doświadczyli od 1997 19, 19 roku. Inflacja producencka, czyli nie dość, że mamy inflację konsumencką, że coś dużo drogo kosztuje, to jeszcze mamy inflację producencką. A dlaczego? Dlatego, że ceny towarów, ceny tych, tych pół yy, półśrodków rosną cały czas, więc producenci muszą kupować inventory, czyli swoje zapasy, jeszcze szybciej, jeszcze szybciej, jeszcze szybciej, powodując swoją wewnętrzną Inflację już przy produkcji, bo potem rosną koszty produkcji, tak samo, tak? I ich wewnętrzne koszty, które potem przekładają się na jeszcze ceny produktów i jeszcze ta inflacja i to wszystko, także bardzo dużo tutaj na to wskazuje. I powiem tam jeszcze tutaj na końcu, bo tu będzie jeszcze o inflacjach też trosze, troszeczkę mowy, że właśnie podnoszenie stuprocentowych no nie do końca jest chyba tutaj dobrym pomysłem, chociaż pozostawienie ich też jest niedobrym pomysłem i powoli wjeżdżamy w tak zwaną drogę wybojową, po której możemy się po prostu wywrócić i być jak ATV w tym, no, na czterech kółkach do góry nogami. Okay? To zaraz o tym też powiem. Estonia, the largest bank pokazuje, po, pozwala tradeować krypto. Pamiętacie? 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 Kowalski będzie kupował krypto w banku. Kowalski będzie kupował krypto w banku. Kowalski będzie kupował krypto w banku. Kowalski, tak? Będziesz kupował krypto w banku? Nie, a właśnie, że będziesz. Ok, ok. Także będzie kupował. Mówiliśmy o tym już od dwa lata temu. Na początku klienci będą mogli kupować tylko wybrane kryptowaluty, na przykład w parach Bitcoin do dolara, Ethereum do dolara, Litecoin do dolara, Uniswap do dolara, Link do dolara, Stellar do dolara, Matic do dolara i Awe do dolara. Estonia Bank bla 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 daje właśnie w następnym tygodniu będzie apka i będą mogli trydować. Czyli mamy, mamy Australię, mamy już właśnie Estonię. Kto kolejny? Kto następny? Mówiliśmy już tam o ING banku, tak? Kto kolejny? Kto następny? Będą ci ludzie Fiat Marines będą kupować z krypto, w krypto właśnie w banku. Tutaj takim mam jeszcze jest taką stronkę Kopalni, koparki kryptowalut. Dużo się mnie pytacie jak tutaj czy coś kupuję, czy ten ja nie kopię kryptowalut, okej, okay. po prostu ceny prądu tutaj nie za bardzo się nadają do takiego czegoś, ale tutaj właśnie ktoś mi podesłał taką stronkę. Nie wiem dokładnie co i jak, nie wiem, nie korzystałem to jest takich usług, może ktoś z Was korzystał, to w komentarzu może napisać, ale będę miał kontakt właśnie z właścicielem tutaj tego tutaj biznesiku. Także nie wiem, może dałoby radę, wyhaczyć jakiś rabacik na 3, 2, 1 Zobaczymy w zamian tutaj nie wiem, o opisanie, czym dokładnie się zajmują. Zobaczymy, zobaczymy. Może coś jak kogoś to interesuje. Takie widać właśnie mają zarówno casual miner, i przemysłowe, czyli organizują sprzęt. Tutaj już mówię tylko. Nie są to koparki tak zwane cloud computing, gdzie kupujecie powiedzmy hash power, czyli gdzieś tam powiedzmy w Kazachstanie jest jakaś tam farma koparek, a Wy kupujecie zdalny, jakby tego yy, mining od nich i oni tam, one tam pracują, a Wy dostajecie kasę za to. Pamiętajcie, w końcówce yy, rynku. Takie cloudy po prostu siądą. To już, to już jest co cykl, praktycznie. I nie macie dostępu do tych koparek, i to po prostu będzie kaput. Tak, kasa zostanie zamrożona, będą exit scamy. Tutaj widać, oni po prostu dostarczają realne rozwiązania, fizyczne rozwiązania, które możecie trzymać w domu, więc zobaczymy jeszcze, zobaczymy jak to wygląda. Nie wiem, jak, da, jak korzystaliście. Dajcie znać w komentarzu. Okay? W ciągu niespełna 48 godzin uncja złota potaniała o ponad 60 dolarów, a notowania srebra poszły w dół o ponad 5%. Bla, 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 bla. E, usiłowano tłumaczyć oczekiwaniami o zaostrzenie ultraluźnej polityki monetarnej rezerwy federalnej. No, coś tutaj można powiedzieć. E, no, złoto będzie teraz w tym korytarzu takim, więc będzie szło o tam 150, nie wiem, dolarów w tą czy tą w stronę, tak w z analizy, więc... Nie za bardzo tutaj bym się za bardzo tym przejmował na razie. Nie widzę tego. Są jeszcze ważniejsze tematy, a na przykład tutaj freefall opadająca turecka lira, która tutaj spada. Oni cały czas te, no nie wiem co to wiem, cały czas tutaj obniżają te stopy. Pamiętacie jak wtedy? Obniżyli stopy tydzień później kupili S400 wyrzutnie od Rosjan, czyli no mamy teraz nieco ciekawy konflikt. A oni tutaj drukują jak niby nic, każdy się dziwi o co chodzi. O co chodzi? Wydaje mi się, że się zbroją. Tak to przynajmniej wyciąga. Oczywiście w tej mojej teorii tutaj nikt nie, nie, będzie, nie będzie ten, nie będzie podzielał, bo e, zajmują się czymś innym. Ale już raz e, idealnie cenęliśmy wstrzał i teraz jak mamy nie za bardzo równą, tam nie wiem, stabilną politykę. A jak pokazała historia już w, 18, wiem, 18, 20 roku w, w 1918, w 1920 roku w Niemczech i tutaj w innych krajach, że tuż przed wojną następuje właśnie szybka produkcja dóbr właśnie wojennych, czyli jest, gospodarka jest po prostu przestawiana na typowo taką ofensywną, no i wtedy potrzeba tej kasy, no i robią się wtedy takie, takie soczki. Mieszkaniówka. Złapała oddech po słabym wrześniu. No i zaczynają się rzeczy tutaj. Niby tutaj jeszcze, że dużo bardzo budów się otwierało, po 10 miesiącach 2000 udało się rozpocząć więcej budów niż w całym 2019 roku. To już wiemy z tych innych źródeł, które w Stanach obserwujemy, że tak zwana pewność deweloperów, tak, nie ma się nijak z pewnością ludzi, którzy kupują, czyli konsumentów. Teraz coś zobaczymy, może, może tutaj będą w poprzednich wiadomościach te rzeczy. Um. Momencik, nie ma gdzieś tutaj miałem takie The builders conference, no nie, to nie to. Zaraz, zaraz, momento, phantom, nie, nie ma też tutaj tego uh. builders high inflation, nie też, no nie wiem, nie, nie włączy tego teraz za bardzo, ale pamiętajcie, był taki tutaj wykres, że był Builders Confidence i, 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 i Submi Meta. No nie wiem, nie widzę tego za bardzo teraz tutaj. W każdym razie było coś takiego, że ten, ten ten pewność tych budowniczych jest tutaj, że tak, natomiast pewność klientów jest w tym miejscu, więc jest duży gap. Wiadomo, ci nie kupią, ci za bardzo nie będą tutaj e, mieli jak sprzedawać, więc nie za bardzo się tutaj to zaczyna. E, rozpoczęte budowy. Świetnie pamiętacie, jak tutaj to opadało? To mieliśmy chyba tam 2-3 miesiąc, miesiące temu. Ten wykres, I ja mówię, no ciekawe, jak głęboko to opadnie. Może będzie to wyższy dołek od tego, no i jest. Czyli tak jakbyśmy i, i szli w parabole, że wszystko będzie w porządku, ok? E, I może być jeszcze ostatnie pchnięcie do góry w budowach i tego wszystkiego, tylko pytanie jest, czy ktoś to będzie kupował, ok? Bo już zaczyna się podchody tutaj i zaraz pokażę Wam właśnie ten, ten tutaj, ten niusik. E, o ten tutaj, bo tu padły kluczowe słowa, to co właśnie tłukę cały czas, ale już teraz wiadomo, większe ryby się za to wzięły, więc może wreszcie coś zostanie przekazane. I tutaj, jeszcze tylko tutaj, jeszcze tylko właśnie napomknę o tym, że był na, na nam zależy właśnie ten odcinek tutaj, w którym właśnie ten prawnik mówi, że w tej chwili kredytowe właśnie Eldorado może przyczynić się do niezłego zamieszania na rynku. O to chodzi, że ludzie nie czytają umów kredytowych. Jest tam właśnie podane, są symulacje zrobione, jak na przykład wzrostą stopy procentowe od kredytów i opłaty, tak, wibor, wy, tak. I to spowoduje, że na przykład przy tam powiedzmy wzrostach, nie wiem, tam są w symulacji robione na 5, tam 15, 20%, nawet 30%, że taki kredyt po, po tych takich wyższych wzrostach z kredytu 350 tysięcy może zrobić się milion, czyli będą takie opłaty, ale nie o tym chciałem powiedzieć, bo to jest dosyć takie oczywiste, tak? I jednak pada tutaj pewne 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 stwierdzenie, które my z krypto doskonale znamy, więc każdy, kto przeżył crash w 2020 roku oraz majowy, lekki crash, tak, e, prawdopodobnie będzie bardzo mądry, jeśli chodzi o rynek właśnie nieruchomości, właściwie nie rynek nieruchomości, a rynek kredytowy, a także i później nieruchomości. Już mówię, o co tutaj chodzi. Um, Słuchajcie, ten pan właśnie powiedział, że jak, jak bierzemy kredyt hipoteczny, to naszym zastawem jest hipoteka, tak, hipoteka. I Bank pobiera tą hipotekę, okay, no i daje nam, yy, na, daje nam na nią po prostu yy, kasę, tak, PLN. -y. Czyli ten dom stanowi jakąś wartość, dzięki której my otrzymujemy równowartość tego pln tak, yy, tych PLN-ów. Czyli powiedzmy, że dom kosztuje, yy, nie wiem, yy, 350 tysięcy. No już wiem, 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 dobra. Przy tej inflacji. Postawimy tak. Dom kosztuje 750 tysięcy, okay. czyli yy, yy, bank daje nam po prostu ten kredyt, tak, trzyma ten dom, bo ten dom ma taką wartość. I teraz tak, jeżeli nagle coś się spierdzieli, a już widać, że jest to przegrzane, ponieważ ten pan też idealnie to powiedział, to co ja mówię? że jeżeli mamy taki wzrost ceny wszystkiego, to jest coraz mniej tych kupujących, ponieważ nie wszyscy dostaną takie drogie kredyty, po milion tam nie wiem coś, tak? Tam jest takie ogłoszenie też, te domki, takie są domy, tam widziałem gdzieś na R R R Rynie, tak, tam na Mazurach, ktoś mi podesłał i to osiedle, i tam są domy po milion, dwieście, półtora milionów, półtora miliona, tu, kumacie, półtora miliona za chaty, ok? normalne tam jak nie jakieś tylko normalne i teraz zobaczcie coraz mniej się tych robi coraz mniej tych ludzi coraz mniej tych ludzi i wkrótce są coraz większe transakcje ale coraz mniej ludzi chętnych czyli mamy cenę krypto coraz wyższą, wolumen się zmniejsza czyli coraz mniej chętnych i w końcu jest tak że nie ma chętnych na kupno cena nagle spada nie ma chętnych żeby dostali taki wysoki kredyt cena po prostu tutaj Klapnie, bo nie będzie tego, kto miał sprzedawać, tak? Już yy, JP Morgan tak sprzedał chyba największych deweloperów akcji w Polsce, tak? I, yy, I w ogóle każdy już o tym ostrzega, czyli już zbliżamy się do tego tutaj Gzymsu. I tutaj jest jeszcze jeden, właśnie, pies pogrzymany. Jeżeli nagle będzie spadał, yy, będzie spadały te, będą spadały te ceny, to ta nieruchomość zacznie bardzo tracić. Okay? I jeżeli spadnie do nie, niebe, nie, niebezpiecznego poziomu według banku. Yy, do, wartości, czyli nie będzie w stanie pokrywać tego kredytu, na który dostaliście yy, tego zabezpieczenia, na który dostaliście kredyt, bo ten dom jest waszym za, yy, bankowym zabezpieczeniem, tak? No to wtedy będziecie musieli dopłacić różnicę, żeby nadal ta wartość była taka sama. I tutaj pojawia nam się crash w 2020 roku, gdzie ludzie dawali yy, tam na farmingi różne, tak? Ethereum, yy, Czyli na przykład dawali ethereum, e, nie farmiki, na pożyczki, dawali Ethereum, czyli powiedzmy, że chcecie pożyczyć 150, znaczy chcecie pożyczyć 100 dolarów, ok, 100 dolarów e, w Ethereum na przykład, tak, e, albo tam nie wiem, w jakiejś innej monecie, to na przykład musicie dać 150 dolarów, ok, warte zabezpieczenie, czyli dajecie 150 dolarów zabezpieczenia, żeby dostać 100 dolarów, po to, że ten pożyczkodawca jest w pełni zabezpieczony, że jak wy nie oddacie. No to on po prostu zabiera ten cały depozyt. I teraz tak, wszystko jest w porządku, jeżeli Ethereum trzyma wartość i idzie do góry, ok? Jeżeli Ethereum spada, to te 150 dolarów trzeba uzupełnić Ethereum, żeby nadal było tymi 150 dolarami, bo jeżeli spada do jakiejś tam wartości poniższej, w której następuje likwidacja, ok? To koniec. Pożyczkodawca zabiera ten cały depozyt 150%, tak? Zresztą tam protokół, opłaty, ok, ale dostaje swoją dolę, natomiast wy zostajecie bez niczego. I tak samo bank może zrobić, ok? Jeżeli wartość tej nieruchomości spadnie, jak już będzie jakiś crash, a tu się zanosi na takie rzeczy, no to wtedy yy, trzeba, bank może wystąpić o nagłą spłatę całego kredytu lub uzupełnienie, uzupełnienie tego zabezpieczenia, żeby bank nie był stratny. Czyli moje pytanie jest takie, jeżeli ktoś wziął masywny kredyt i zakorkował się po prostu pod sam sufit, a wszyscy tak zrobili praktycznie, co mają kredyty od 2014 roku, jeżeli stopy procentowe idą do góry, wibor będzie szedł do góry, różne opłaty bankowe będą do góry, nie ma stałych stóp procentowych w Polsce, pięcio... są pięcioprocentowe, Więc tak jak on to przedstawił, identycznie to ja mówię, tylko że on jest, ma papier na to więc ludzie widzą jego eksperta, okej, okay, zarąbiście. Więc jeżeli ktoś ma po 5 latach, powiedzmy, miał, nie wiem, tam, 2%, tak? A nagle są podwyżki i po 5 latach bank mówi: "Słuchaj, no to yy, pff, 10% teraz, tak? I nagle po 5 latach jest boom, szok, tak? 5x poszły tam, nie wiem, jakieś tam opłaty, tak. Nie mówię, że 5 kredyt, ale jakieś tam opłaty. Więc już jest coraz gorzej, tak? Więc to będzie odstraszało nowych kredytobiorców i yy, yy, banki będą zacieśniały tą politykę i tym samym obcinały dopływ powietrza do ekonomii. Ekonomia pompowana powietrzem, powietrzem jest kredyt. Jeżeli się go przy, trochę przycumuje, to nie ma rozrostu. Jest Regres, ponieważ tak jak ćpun, żeby żyć, potrzebuje kredytu, potrzebuje ćpania, tak samo ta ekonomia potrzebuje kredytu. Niestety tak to właśnie jest. Na siłowni, jak ktoś sobie dobrze radzi, bierze koks, Heh, proszę bardzo, jest dobry, tylko do momentu, aż bierze koks. Ja przećwiczyłem takich ludzi, nie wiem, przynajmniej ze 30 paru, doskonale ten schemat pasuje i tak samo może być tutaj, więc uważajcie, bo... Eee, to jest typowy scenariusz właśnie dla Fiat Marines, czyli przypominam osoba, która nie interesuje się niczym innym, jest wszystko w porządku, kredyty no problem, jesteśmy tutaj w pułapie cenowym, no problem, zaraz Wam pokażę, na podstawie Cero, ok, to jest idealny teraz przykład, bo każdy na to patrzy, weźmy sobie Cero na e, OK, OKX chyba tak, czy na Kukonie też jest OKX, weźmy sobie Cero, nie, Cero do USDT może. USDT jest takie coś? Jest, na przykład na Kukońcu, zobaczmy. Proszę bardzo, zero, 90 centów, czyli ja wyszedłem więcej tutaj, mówiłem, że już nie pójdzie do góry, nie da rady, tak, i jeszcze wybiło się, dlatego jeszcze nieruchomości mogą też pójść w górę, ale to jest już ostatnie tchnienie. Jak, jak stabilny jest ten wykres? Powiedzcie, jak stabilny jest ten wykres? Jak stabilny? Weźmy sobie tutaj na dniówkę, ok? Jak stabilny jest ten wykres tutaj? Ok? Weźmy sobie na Wyłączę tylko te średnie. Weźmy sobie na tygodniówkę, jak stabilny jest ten wykres. Ok? Jak stabilny. Jak jeszcze może pójść? Jak ile jeszcze może pójść? Do dwóch dolarów i co będzie stał? No właśnie. I w tym momencie ludzie kupują te rzeczy e, nie w tym miejscu, a w tym tutaj, myśląc, że oh my god, to jeszcze poleci. Albo tutaj, oh my god, to jeszcze poleci. I potem jest boom. Więc to są typowe właśnie Fiat Marines. Ok? Typowy Fiat Marines. Um, jeżeli ktoś się chroni. Kupuje złoto, srebro, tak? Zabezpiecza się, żeby nie był po prostu w tym finansjerze. Dużo ludzi inwestuje w krypto teraz, które też są hedżem antyinflacyjnym, ponieważ zyski z krypto są wyższe niż inflacja. To już, jest, to już jest hedge. Więc wtedy właśnie wygląda to dobrze. W tej chwili zobaczcie tutaj, mamy piękną ilość wolumenu, pięknie, pięknie, ale już ten kolejny wolumen tutaj, zobaczcie, kolejny wolumen już jest mniejszy. Widzicie, ten był duży, ten jest mniejszy, ten też już jest mniejszy od tego. I teraz czekamy tylko że kolejny wolumen będzie mniejszy i znaczy, że jest mniej tych chętnych, nie jest w stanie się ta cena utrzymać i to jest naturalny cykl, który w krypto możemy obserwować cały czas i uczyć się z tego. To to są właśnie cykle Techniczna analiza, te cykle pokazują mentalność ludzi, jaka jest zbudowana. Mentalność. Te cykle nie biorą się z tego, że ktoś tu rysuje świeczki, tylko to jest mentalność. FOMO in, fear of missing out. Orany, impreza jest obok, a mnie nie zaprosili. Muszę sprzedać zlew, wezmę zlew ze sobą, na pewno ze zlewem na pewno mnie wprowadzą, tak? I wchodzicie na tą imprezę. Tutaj o proszę bardzo, tu impreza gramy, tutaj w tym domku jesteśmy, nikt nas nie zaprasza z tego dolnego mieszkania, wreszcie się wbijamy, ale już niestety na sam koniec imprezy zaraz przylatują pały, tutaj nasz zlew, nie wiadomo po co tam leży i też go tracimy i do widzenia, tak? I tak to właśnie wygląda. Więc uważajcie, myślcie o sobie. No, wy oglądacie te kanały, więc część z was myśli o sobie. Jest bardzo dużo nowych ludzi, którzy przyszli tutaj tylko zarobić. Prawdopodobnie ci ludzie nie skończą zbyt dobrze, bo zawsze jest taki hype, zawsze wszystko ładują się na samej górce. Nie oglądają niczego, nie patrzą na, na żadne materiały, tylko po prostu bye bye, bye 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 bye. Ci ludzie niestety będą przegrani, ale ile można mówić, ile może rzeczy. Trzeba otwierać te same, same oczy. Trzeba widzieć, że zbyt dobrze nie może być na tym świecie, bo. No niestety nie może być tak, że wszyscy mają wszystko. Często jest takie tłumaczenie, że no tak, ale każdy chce mieć dom i tutaj... No ja rozumiem, że każdy chce mieć dom, ale tak nie działa to w życiu. Tak samo każdy może powiedzieć, że każdy chce mieć Bugatti albo Lamborghini, okay? To tak ta, ta też nie działa w, w tym życiu. No niestety życie jest tak zbudowane, że nie mają wszyscy wszystkiego. Dlatego różni ludzie robią inne różne rzeczy, żeby jakby uzupełniać się, żeby, nie wiem, szło to wszystko. I no tak niestety to życie wygląda. No wiem, że nie pięknie, ale... No, jeżeli ktoś będzie miał to samo, ten, kto pracuje cały czas, znaczy ten, kto nie pracuje, nic, i ten, kto cały czas pracuje, to ten, kto pracuje i wytwarza dobro, żeby ta druga osoba mogła coś zjeść, powie, a na no, cholerę ja mam pracować. Po co takie rzeczy robić? Pokiegowała, pokiegowała, tak? No także, no nieźle. Obejrzyjcie ten odcinek. Naprawdę dobry, naprawdę dobry, naprawdę dobry. I tutaj zobaczcie, mamy Rosati. Każdy z nas zapłacił nielegalny podatek w wysokości 7%, czyli jest tu mowa o inflacji. Tutaj padło takie dobre zdanie. Dobre zdanie. Według, nie według niej e, wskazała Leszczyna. Jako kolejny błąd polityki rządu posłanka KO okay, podała finansowanie transferów socjalnych z długu publicznego. To jest myślenie krótkowzroczne, to nie mogło się udać pierwszej kilka lat, kiedy PiS miał dyspozycji stabilne finanse publiczne. A, to takie to wsadzanie sobie tutaj, to i jedna i druga zrobiłaby to samo. Okay. Mieliśmy, yy, zaraz, i tutaj to nie akurat nie to. Leszczyna, gdzie tutaj? Tutaj to było? O, jest tutaj, sorry, to tutaj to sorry, sorry, sorry. Yy, tutaj bla 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 bla, kompletnie zeksważył. NBP przełożyła inflację, teraz tak, my jesteśmy ci dobrzy, wy jesteście ci źli, dobra, pieprzy to. Przez yy, bla 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 dowodził ponadto i wbrew twierdzeniu szefa yy, Gaplińskiego za inflację w Polsce nie odpowiadają przede wszystkim czynniki zewnętrzne. Wy pamiętajcie. Nie odpowiadają czynniki zewnętrzne. Takie jak na przykład wzrost ten paliw i surowców na rynkach światowych. Ok, słuchajcie. Nie odpowiadają czynniki zewnętrzne jak wzrost ten paliw. To nieprawda. Od wielu miesięcy głównymi czynnikami inflacji są czynniki wewnętrzne. To pierwsze wzrost płac w tempie 80% rocznie, który praktycznie uruchomił już spiralę wzrostu cen, czyli inflację, powiedział Rosati. Rosati mówi tutaj o tym, o czym ja tłukę od dłuższego czasu, czyli inflation. Is not transitory. Oni mówią, że inflation is transitory, czyli inflacja jest przejściowa. Czyli mamy ceny wzrostu, ceny wszystkiego, tam budowlanki. Nie, nie, tylko przejściowa. Nie róbmy tutaj niczego, nie róbmy tutaj niczego. Nie ma sensu czego robić tutaj z tego koszyka. Wyciągnijmy tylko te, te takie gorące ziemniaki, żeby nic nie było tego. I nadal mamy naszą inflację. 5%. Świetnie. Uff, cudownie, tak? A tutaj wszystko się piętnuje. Także. Pamiętajcie, że banki państwa mają swój cel inflacyjny, nie dbają o was, nie, nie, nie mają niczego. Trzymacie pieniądze w banku, zabierają wam w podatkach, zabierają wam w niewidzialnych podatkach, w inflacjach, i dlatego właśnie te osoby, które nic tym nie robią, to są właśnie Fiat Marines. To są ich żołnierze, ich po prostu piechota, która jakby to nie było, idzie kopać fiaty codziennie do roboty. Następnie oni dampują te fiaty na nich, tak, drukując tam nowe pożyczki, biorąc tak, i tam różne inne gadżety.

Poprzez drukowanie pieniędzy, ok? Tak jak dużo ludzi mówi: drukowanie, drukowanie, te pieniądze bezpośrednio nie trafiają na rynek, więc de facto nie mają takiego wpływu na inflację. Dopiero bezpośrednio, jak na przykład są czeki stimulusowe, albo dopłaty jakieś tam zapomogi, to wtedy tak, ale, ale tak na marginesie, ok? No i wtedy dampują te fiaty, dampują, 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 a ci ludzie jeszcze bardziej pracują, jeszcze bardziej pracują. Czasami w telewizji to jest śmieszne, jak ludzie oglądają, jak drukowane są banknoty, i tak pani w telewizji mówi: no i wydrukowane zostało, e, bla, 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 tutaj ten, no to pięknie i ludzie, o, ale ten. I tak o kto, ludzie to oglądają, czyli ludzie pracują cały, cały miesiąc na ciężką wypłatę, tak? A tam ktoś wciska przycisk, drukuje te banknoty i no no, patrzcie jak to jest taka wiadomość typowo sprawdzająca chyba jakie jest. Y Jaki jest inteligencja w Polsce? Nie wiem, czy inteligencja w kraju, bo to w innych krajach to samo jest. jaka jest inteligencja i takie sprawdzenie. No, teraz barany, e, wydrukujemy pieniądze, zobaczymy, czy wy coś na to powiecie. Wy robicie cały tydzień, my po prostu zarzucamy was tymi fiatami, czyli z niczego tu je tworzymy, podrabiamy je legalnie, bo tak nam wolno, a wy będziecie na nie harować. No i zobaczymy, co zrobicie, a ludzie. brawo! Je! Yeah! więcej, więcej, Brawo! Hurra! I wiara krzyczy w samozwańczo, Super! Fiat Marines! Także mówię. Prawdopodobnie kres Fiat Marines dochodzi tutaj do końca. Teraz będą już naprawdę przetargi bardzo grube, na bardzo grube tematy. Część ludzi pewnie, nie wiem, będzie miała bankructwa, potraci coś, będzie niebezpiecznie. Dodatkowo jeszcze w tamtym filmiku nam zależy właśnie, ten pan mówi, że żeby sprawdzić jeszcze na przykład plany zagospodarowania terenu, w którym się kupuje ten jakiś tam posiadłości, ponieważ jeżeli na przykład on dał bazę taką tirów, jako przykład tak, ale wiecie, w spośród na przykład różnych innych rzeczy może na przykład być, że nie wiem, y będzie budowa jakiegoś tam innego kompleksu, który na przykład zaniży wartość tego domu i podobnie może coś takiego tutaj być, więc na te czynniki trzeba sprowadzić uwagę. Coraz mniej ludzi to interesuje. Biuro kredytowe pokazuje, że jest coraz więcej ludzi, którzy nie spłacają, ale uwaga, nie kredytów hipotecznych, a miniratek. Ja uważam, że Kre, kryzys kredytowy w Polsce zacznie się od tamtej strony, gdzie właśnie te mini wszystkie no niestety, e, zaczną być uci uciążliwe i one zaczną właśnie być tym bolcem w dupie. Także dobra, rozgadałem się dzisiaj. Mam nadzieję, że e, widzicie teraz, jaka jest różnica pomiędzy Wami a Fiat Marinami. I ktokolwiek jest jeszcze tutaj, jest Fiat Marines, ok? Nie, że kopię Fiaty, bo wiele z Was musi pracować, każdy musi pracować, ok? ale o to chodzi, że jaki macie mindset, czy widzicie, że praca na etacie i dorabianie się kopiąc Fiaty i biorąc kredyt to jest jedyna droga do przyszłości, jedyna droga do, 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 do nie wiem, do, do jakby do szczęścia, no to właśnie to jest typowe myślenie Fiat Marines. Czy może kopiecie Fiaty z nadzieją i dalszą nauką na uzyskanie jakby niezależności finansowej poprzez inwestowanie, dorabianie sobie na, na właśnie takich inwestycjach do wypłaty, czyli wycieczki za darmo, kupienie samochodu czy jakiegoś to już w ogóle nie, to jest, to jest coś innego. To już nie jesteś Fiat Marines, jeszcze jesteś takim, powiedzmy. Wewnętrznymi agentami, przewrotu, takim po prostu nowym, nowym, tym, nową jakości człowiekiem, tak? I takich ludzi właśnie potrzeba najwięcej, bo to ci ludzie wtedy będą decydować umysłami, a nie po prostu kaszą, jaką jest na przykład 500 plus innymi. Dobra, koniec tego pierdzielenia, ale się rozgadałem, że mi zaszło tutaj w buzi i w ogóle temperatura mózgu doszła do rdzenia reaktora, więc zanim zrobimy tutaj Czarnobyl 2,0 z mojej głowy, ja się tutaj odłączam, a właśnie. Ten, ten, ten airdrop miał być, ale to prawdopodobnie będzie od jutra. Trzymajcie się. Cześć.